Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na pokładzie statku Maria. Witam w imieniu armatora Tadeusza Prokopa oraz załogi. Proszę Państwa, popłyniemy w króciutki rejs, 35-minutowy. Najpierw popłyniemy w górę rzeki, żeby pokazać Państwu zachodnią stronę panoramy miasta. Zrobimy zwrot przy ujściu rzeki po Przywiarki. Popłyniemy w dół Skarpy pod mostami w kierunku Gór Pietrzowych z powrotem do Krzystani. Życzę Państwu przyjemnego rejsu. Ja nie wiem, pan przewodnik mówił, żeby coś tam Państwu rzec na temat obiektów, które będziemy widzieć z pokładu statku. I właściwie nie wiem, jak się do tego ustosunkować. Może ja tylko po prostu wskażę Państwu, jak to widać od strony Wisły. Bo te rejsy są również taką formą zwiedzania. Są to rejsy pod kątem zwiedzania panoramy miasta od strony rzeki Wisły. Jesteśmy w tej chwili naprzeciwko zamku Kazimierzowskiego, którego budowę rozpoczęto w 1349 roku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Początkowo zamek miał trzy takie skrzydła ze ścianą kurczynową od strony północnej, jednak podczas potoku szwedzkiego, kiedy to wycofujący się Szwedzi wysadzają zamek w powietrze, pozostaje właśnie to jedno skrzydło. Potem czas zaborów, Austriacy sobie tutaj fundują sąd i więzienie, a kiedy zaborcy między sobą ustanawiają granice na rzece Wiśle, miasto przejmują Rosjanie i robią to samo. Więzienie trwa do 1959 roku. W tym czasie następuje remont, a dzisiaj znajduje się tutaj Muzeum Okręgowe. My jesteśmy naprzeciwko jednego z najstarszych zabytków w Polsce, a zarazem jednego z najstarszych i najciekawszych zabytków w Sandomierzu. Kościół świętego Jakuba. Obiekt ten pochodzi z pierwszej lokacji miasta. W 1226 roku biskup Iwan Odrogo sprowadza z Krakowa do Sandomierza tutaj dominikanów i oni zajmują się budową tego zespołu klasztornego. Obiekt pochodzi, tak jak powiedziałam, z pierwszej lokacji miasta, a wiązało się to z najazdami Tatarów na Sandomierz. Po drugim najeździe miasto praktycznie przestaje istnieć i stąd spadła decyzja o przeniesieniu miasta na wzgórze dogodniejsze do obrony, czyli to wzgórze, gdzie w tej chwili mieści się stare miasto. Nową lokalizację dla tego miasta w 1282 roku nadaje książę Leszek Czarny. My płyniemy w górę, proszę Państwa, jeszcze tu się nam pięknie ukazuje zachodnia strona panoramy miasta. Po przeciwnej stronie towarzyszyć nam będzie biało-czerwony komin huty szkła popłynnego i samochodowego Pilkington San Douglas. Jedyny taki duży zakład pracy na naszym terenie. Szkło produkowane do wszystkich typów samochodów produkowanych na terenie Unii Europejskiej. Ja na chwilę się wyłączę. Ponownie się do Państwa odezwie na przy ujściu rzeki Koprzywiarki. Musimy zarabiać.